Dzień dobry państwu. Tomasz Piekielnik, Donald Tusk właśnie ogłosił, że TVN i Polsat to firmy strategiczne. Nie będzie można ich sprzedać bez zgody rządu. To odpowiedź na pogłoski o sprzedaży TVN nabywcom podstawianym przez środowiska związane z Pisem. Donosi o tym prasa. Zresztą, pamiętacie państwo, jak informowałem was o tym, że pan Daniel Obajtek mówi, że będzie do TVN-u niedługo wchodził jak do siebie. W sprawie zabrał głos tak, że Pan Brzeziński, ambasador USA w Polsce, który związany jest bardzo mocno z administracją Joe Bidena i uśmiechniętymi demokratami. Sprawa kolejna. Antony Blinken, sekretarz stanu USA, wyrusza w kolejną misję dyplomatyczną na Bliski Wschód. I nie wróży to, moim zdaniem, nic dobrego. Pewne media donoszą nam, że będzie to misja w trosce o pokój, obronę demokracji, bo to pewnie jest zamiłowania do. Tego wszystkiego, do tych jakże pięknych cnót. Świetnie dogaduje się z posłusznymi dyktatorami w Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Jordanii i kilku innych miejscach. A nie lubi tylko tych, którzy nie chcą być zwykłymi pachołkami, tak zwanego Deep State w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego uważam, że to nie jest dobra informacja? Bo gdy poprzednio odwiedzał chociażby Izrael, Katar. Kuwejt, Jordanie, mówiłem Państwu, że według mnie przygotowywane jest tam coś, co ja nazywam przychylnością i sprawdzeniem sojuszy dla działań, które mają być zrealizowane. I te działania widzieliśmy krótko po tej wizycie, dosłownie kilka dni. Izrael przeprowadził serię trzech poważnych uderzeń z powietrza na Iran. To po pierwsze, ale nie musieliśmy długo czekać na to, co się wydarzyło teraz w Syrii. W mojej ocenie to także wynik tego jakie zobowiązania na państwa Bliskiego Wschodu, ewentualnie jakie targi dobija, czy jakich targów dobija Antony Blinken z tymi właśnie państwami. I obawiam się, że czeka nas duża eskalacja na Bliskim Wschodzie, bo Izrael już bardzo dużo przygotował ze Stanami Zjednoczonymi, aby uderzyć mocno na Iran. Przy okazji Antonego Blinkena na kanale Redakte to publikowano ostatnio materiał, z którego wynika, że Antony Blinken i wiele osób z administracji Joe Bidena kryją, a niektórzy nawet są związani. Nawet żona Joe Bidena. Z niechlubnymi, drodzy państwo, sprawami. Mowa o handlu dziećmi, o porwaniach dzieci i tak na marginesie. To nie clickbait. Amerykańska administracja nie może doliczyć się, czyli nie może zlokalizować, znaleźć, nie wie co się dzieje. Z 300 tysiącami dzieci. Którzy, które przekazane były tzw. Tak sponsorom. Mnóstwa, mnóstwo przypadków. Wielka ich część to niestety wykorzystywanie tych dzieci. Powiedzieć, że najbardziej demokratyczne państwo na świecie jest najbardziej skażone, to nie powiedzieć nic. Skala tego wszystkiego w Gwatemali jest, jest z kolei również porażająca. To około 40-50 tysięcy dzieci rocznie. Z administracji Bidena. W Gwatemali porwano 200 tysięcy dzieci. Zobaczycie zresztą Państwo sami za moment materiał wideo właśnie z kanału Redacted prowadzonego przez panią Natalie i pana Claytona Morris. Co się stało z tymi dziećmi? Można się tylko domyślać. Będzie o tym mowa w materiale. Gdy w Gwatemali z kolei sprawę nagłośniono, pojawił się tam właśnie Blinken i zaczął mocno mieszać. Oskarżał między innymi prokurator generalną, która nie jest kukłą Amery amerykańskiego Deep State. O korupcję, ale jednocześnie parlamentarzystom, którzy zgodzili się na śledztwo w tej sprawie, co takiego zrobił? Otóż unieważnił ich wizy. Wizy dla nich i członków ich rodzin, często ludzi pracujących, studiujących w Stanach Zjednoczonych właśnie. Tucker Carlson kiedyś także, ten sam Tucker Carlson, który przeprowadził wywiad z Putinem czy z Ławrowem, mówił także o tym, jaka jest gigantyczna skala przemytu dzieci, dzieci małoletnich, często małych dzieci do Stanów Zjednoczonych. Chodzi o w ostatnich latach z administracji Bidena łącznie pół miliona dzieci, a 300 tysięcy z nich to osoby, po których ślad zaginął. W jakie podłe, ohydne miejsca, w jakie ręce trafiają niewinne istoty, można się tylko, drodzy Państwo, domyślać. I powtarzam, to nie clickbait. Zobaczycie za moment na to Państwo sami dowody. Rzecz kolejna. Mimo międzynarodowego aresztu, nakazu aresztowania za ludobójstwo, Jaf Galant, szef izraelskiego resortu wojskowego, odwiedza USA i jest witany praktycznie z fanfarami. Wczoraj na przykład goszczony był w Białym Domu. A przy okazji sędziowie Międzynarodowego Trybunału Karnego twierdzą, że otrzymują groźby pod swoimi adresami. Ostatnia sprawa, czy jedna z ostatnich, to Syria. Tam uformował się rząd tymczasowy i cóż? Można powiedzieć, że zwolennik czy człowiek przychylny islamskiemu dżihadowi wziął sobie oczywiście za zgodą Izraela, Turcji, USA stanowisko premiera, czyli szefa rządu. W ostatnim czasie, w ostatnich dniach, tak zwani nazywani w jak głównego nurtu rebelianci, a moim zdaniem po prostu terroryści, którzy są z organizacji takich jak Al-Qaida. Czy ISIS, Al-Qaida, która przeszła taką zmianę marketingową nazewnictwa na teraz HTS, czyli organizację, która ma się nie kojarzyć z właśnie al -Qaidą. Co takiego się dzieje? Były już egzekucje przeprowadzane czy to na ulicach, czy to na polach, wykonywane na żołnierzach armii syryjskiej. I ci terroryści, drodzy Państwo. To wszystko robią. Dzieje się także już bardzo źle dla wielu chrześcijan, bo właśnie ci dżih dżihadzi, właśnie ci dżihadyści jakoś tak bardzo nie tolerują chrześcijan w Syrii i nie tylko. A nie chcę Państwu przypominać czegoś, co może zabrzmieć antykoszernie, ale jest niestety brutalną rzeczywistością. Żydzi wielokrotnie mówią, że Islam to miotła Izraela. Ale uwaga, miotła na chrześcijan po to, żeby ich zmieść. I w tym miejscu przypomina mi się wypowiedź wywiad pewnego dziennikarza w jednej ze szkół izraelskich, gdzie to młody uczeń był pytany o to, jak to będzie w najbliższym czasie. I odpowiada: zgodnie z tym, jak są uczeni dzieci właśnie w tamtych szkołach, będzie duża wojna. Izrael rozszerzy swoje ziemie, no bo dostali od Boga, więc po prostu przepowiednie, wszelkie prorosa muszą się wypełnić, a jak nie chcą same, no to trzeba zrobić to armatami, ludobójstwem i tak dalej. To po pierwsze. Po drugie, chrześcijanie zostaną zmieceni dzięki dżihadowi, dzięki islamistom, dzięki Arabom. A co z Arabami? No będą. Będą niewolnikami Żydów. Można zweryfikować to we własnym zakresie. Takich treści w internecie jest, drodzy Państwo pełno, bo to doktryna religijna tego państwa. Spokojnie jednak nie będę państwu prezentował żadnych drastycznych scen, żadnych działań, akcji dżihadystów, bo to by oczywiście było bardzo też niebezpieczne dla tego kanału. W międzyczasie warto też powiedzieć, że na Ukrainie, czy w sprawie ukraińskiej dzieje się bardzo dużo i będę z pewnością donosił w kolejnych materiałach wideo na ten temat. Bo po pierwsze, w Paryżu o Ukrainie rozmawiali Trump i Macron, Macron przybywa jutro, czyli w czwartek, 12 grudnia, do Polski, i już w mediach, w prasie, pełne jest zapowiedzi, że Macron chce razem z Polską bronić Ukrainy. Spekulacji jest całe mnóstwo, że Macron będzie namawiał Polskę do wysłania kontyngentu wojskowego, czyli żołnierzy, na Ukrainę. Czy to ustalili konkretnie z Trumpem? A to nie koniec. W mojej opinii, złych wieści w sprawie wrabiania Polski w Wojnę przeciwko Rosji. Załęski także ma pojawić się niebawem w Polsce na rozmowy z Donaldem Tuskiem, a obaj rozmawiali podobno wczoraj, czyli we wtorek 10 grudnia telefonicznie. Zapraszam do, do dalszej części tego materiału, będą konkrety, doniesienia prasowe oraz moja pogłębiona tego wszystkiego analiza. Trzymamy się faktów, ale jak Państwo widzicie, logika. Nie tyle pozwala, co wręcz często nakazuje wyciągać inne wnioski niż przedstawiona propaganda przez media głównego nurtu. Dziękuję jednocześnie Państwu także za wszelkie reakcje i komentarze pod poprzednimi materiałami wideo. Dziękuję za wsparcie finansowe i polecam linki znajdujące się w opisie tego filmu, które dają możliwość wspierania przez Państwa tego kanału drogą finansową. Zapraszam także uprzejmie, czy to na Facebooka, Tomasz Piekienik z dopiskiem. Czy to na X, czyli na dawnego Twittera. Tam jeszcze wolno nieco więcej powiedzieć, co też staram się czynić. I dziś na przykład podałem dalej pewien wpis, komentując go oczywiście, dotyczący no, na przykład tego, że mamy w Polsce zamówionych około 100, 100 milionów dawek pewnych preparatów, sami wiecie o co chodzi, ale jakoś Polacy już tak nieochoczo chcą sobie je aplikować. Zgadnijcie, ile to może kosztować. 100 milionów razy tylko 20 dolarów, jeśli założymy, choć koszty mogą być znacznie większe, bo w internecie dane co do cen tych preparatów są bardzo różne. Ale jeśli to tylko 20 dolarów za sztukę, Jaką mamy tu wartość? To już nie miliony, tylko miliardy, drodzy państwo. I coraz więcej jest informacji, jasnych, rzetelnych, niezależnych medyków, lekarzy z Polski, z Europy, ze świata, ze Stanów Zjednoczonych, z Japonii, o tym, czym to tak naprawdę było. Wiemy coraz więcej, rozumiemy coraz więcej, ale wciąż w wielu miejscach, nawet tu na YouTube, nie wolno o tym mówić. To niedobra jest, drodzy Państwo. Natomiast przechodzimy już teraz do rzeczy, korzystając z prawa cytatu, przedstawiam Państwu publikację portalu i serwisu jednocześnie Rzeczpospolita. Powołuję często Rzeczpospolitą, dlatego że według właśnie tego dziennika jest to najbardziej reputacyjne źródło informacji w Polsce i najczęściej cytowana prasa. Żeby właśnie nie było wątpliwości, iż posługuje się tutaj przeważnie jakimiś clickbaitowymi na przykład, prawda? Proszę wybaczyć, jeżeli ktoś z Państwa lubi pudelka, ale pu pudelkowatymi źródłami. O to tu chodzi. To po pierwsze, a po drugie nowym widzom na kanale wyjaśniam, choć często dochodzę do innych wniosków niż przytaczane w takich nakłówkach i w treści samych artykułów, to nie ma jednak wątpliwości co do tego, że rozmawiamy o faktach. A ja mogę przedstawiać Państwu tu inną opinię niż prezentowana przez dziennikarzy czy osoby wypowiadające się na łamach prasy, czy w telewizji. To jest dozwolone. Gdyby nie to, mogłoby być nieco więcej problemów. Ale może o tym innym razem. Donald Tusk mówi, TVN i Polsat będą dopisane do listy firm strategicznych chronionych przez państwo przed agresywnym przejęciem. Premier, premier Tusk w czasie konferencji prasowej wspólnej z premierem Estonii Kirstenem Michalem zapowiedział dopisanie TVN-u i Polsatu do wykazu firm strategicznych. Tusk rozpoczął konferencję prasową od informacji, że w czasie wczorajszej rozmowy z Załęskim ustalił szczegóły wizyty prezydenta Ukrainy w Polsce i swoje rewizyty na Ukrainie. Donald Tusk zapowiada wizytę na Ukrainie i wizytę Załęckiego w Polsce. Ja będę na Ukrainie na początku roku. Pan prezydent Załęcki przyjedzie do nas w tym ważnym momencie, jakim będzie przyjmowanie prezydencji Unii Europejskiej przez Polskę, zapowiedział premier. No to czekamy na kolejne wydarzenia. Polska Agencja Prasowa mówi, że nawet ambasador USA w Polsce zabiera głos. Za chwilę będzie do tego mój komentarz, drodzy państwo. Plur pluralizm mediów jest fundamentem demokracji, stwierdził pan Brzeziński. W obliczu globalnych wyzwań związanych z obcą szkodliwą ingerencją ważne jest, aby rządy podejmowały działania chroniące strategiczną infrastrukturę przed potencjalnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa narodowego, ocenił ambasador USA w Polsce Mark Brzeziński. Ja tutaj tak nie będę każdego zdania rozbierał na czynniki pierwsze, choć chętnie to czynię, ale szanuję też Państwa czas i wiem, że materiały, które przygotowuję z reguły, trwające około godziny, to i tak sporo, gdybym miał to bardziej skrupulatnie czynić. Oczywiście, jak wspominam, chciałbym też to robić, to te materiały trwałyby 2 godziny 3 albo 4. Lub takich godzinnych materiałów musiałbym produkować tutaj kilka dni. Dlaczego? Zwróćmy uwagę, w, globalnych, w obliczu globalnych wyzwań związanych z obcą szkodliwą ingerencją. Zatem pytanie, czy każda obca ingerencja jest szkodliwa, czy tylko niektóre są szkodliwe? Uważam, że każda obca ingerencja jest szkodliwa. Państwo pewnie się też ze mną zgodzicie. No to zadajemy pytanie, czy jest szkodliwa obca ingerencja Rosji w Polsce? Na przykład e, poprzez dezinformację, poprzez wpływanie na doniesienia medialne, prasowe. Już nie mówię o sabotażach i dywersji. Każdy się zgodzi, prawda? Tym bardziej uśmiechnięci Polacy. Ale idźmy dalej. Czy ukraińskie wpływy są szkodliwe? I chyba też przytakniemy. Czy amerykańskie wpływy wobec tego są szkodliwe? I tutaj już wiem, pewnie część osób zawaha się kiwnąć. Choć bliżej mi, szczerze mówiąc, to Stanów Zjednoczonych i wciąż twierdzę, że wolałbym mieszkać na Florydzie niż gdzieś w, pod Moskwą, to dla mnie obce wpływy to obce wpływy. Powinniśmy mieć tego świadomość, a nie, a nie udawać tylko, że jedne istnieją, a drugich nie ma. Jedne są szkodliwe, a drugie są jak najbardziej nieszkodliwe. Bo drodzy Państwo, w polityce międzynarodowej, w geopolityce, a w tej chwili w czasie wojennym, wojen, które eskalują, nie łudźmy się, powinniśmy dbać o swój interes, a nie dawać, wypełniać czy wykonywać, rozgrywać się także obcym wpływom w Polsce. Czytamy dalej. Premier Tusk poinformował w środę, że stacje telewizyjne TVN i Polsat zostaną umieszczone w wykazie firm strategicznych, które podlegają ochronie np. przed agresywnym i niebezpiecznym z punktu widzenia interesów państwa przejęciem. Szef rządu wyjaśnił, że jego decyzja będzie miała kształt rozporządzenia Rady Ministrów i zostanie to rozporządzenie przyjęte w przyszłym tygodniu. Nie ulega zatem wątpliwości, że premier w tej chwili staje na wysokości zadania. Pytanie tylko jakiego zadania? Kto mu te, to zadanie nałożył? Oczywiście jest tego świadom, że kontrolując aktualnie media głównego nurtu, czyli zarówno telewizję publiczną, mówię o te, mam na myśli TVP, jak i mając wielką przychylność TVN-u, bo co do tego chyba nie ma złudzeń, mógłby jeden z tych filarów stracić. Kto konkretnie? No całe to środowisko rządzące, ale to mogłoby się odbić na przykład na wyniku wyborów prezydenckich w Polsce, w przyszłym roku. I nie tylko zresztą. I wobec tego premier doszedł do wniosku, że lepiej jest po prostu, mówiąc kolokwialnie, zbanować tę transakcję, o której przedstawiciele PiSu, np. pan Dominik Tarczyński, np. pan Daniel Obajtek, y, rozpisywali się ostatnio w mediach społecznościowych, mówiąc, że TVN pójdzie w dobre ręce. Że to nie żadne wrogie przejęcie będzie, tylko będzie <noise> zakup z przyjaznymi intencjami, czy jakoś podobnie. Chodzi o to, że podobno znaleźli nabywców w środowisku węgierskich oligarchów, niektórzy twierdzą powiązanych z Wiktorem Orbanem, którzy generalnie realizować mieli czy osiągać mieli jakiś tak zwany montaż finansowy po to, aby kupić wartą miliardy telewizję. Przychody tvn u grupy TVN w Polsce to ponad 2 miliardy złotych, i to grubo, a sam zysk, to drodzy Państwo, kilkaset milionów, jakieś pół miliarda. Firma każda jedna warta jest wielokrotność swojego zysku. Zatem mówimy tu o naprawdę dużych pieniądzach. I premier Donald Tusk postanowił postawić, można powiedzieć, zakaz. Zakaz wjazdu dla jakichkolwiek działań, ruchów, dla jakichkolwiek, no właśnie, prowadzonych w tym kierunku transakcji czy nawet rozmów. I jeżeli faktycznie w przyszłym tygodniu bardzo szybko dojdzie do stworzenia tego rozporządzenia i... Wdrożenia go, czyli wejścia w życie, to nici z transakcji, jeżeli chodzi o TVN. Zerknijmy jeszcze do portalu Bankier, jakiego rodzaju doniesienia w tej kwestii jeszcze możemy wyczytać. Stacje telewizyjne, jak wiemy, zostaną umieszczone w wykazie firm strategicznych, które podlegają ochronie np. przed agresywnym i niebezpiecznym z punktu widzenia interesów państwa przejęciem. No i jak Państwo widzicie, kwestia jest definicji, co to znaczy. Przejęcie agresywne, przejęcie niebezpieczne z punktu widzenia interesów państwa. Co to takiego, państwo? Państwa przecież nie ma, mówili kiedyś przedstawiciele Platformy Obywatelskiej. A polskość to nienormalność. No, chyba że mowa tutaj o na przykład agresywnym i niebezpiecznym z punktu widzenia interesów państwa niemieckiego. Przejęciem. Można takie pytanie zadać przecież, prawda? Bo sam Donald Tusk mówił o sobie, że trudno w Polsce znaleźć polityka bardziej przychylnego sprawie niemieckiej czy sprawom niemieckim niż on. No i to jest jakby jedna strona medalu. Można by byłoby zapytać, a co z firmami, które były wyprzedane, zrujnowane, i na co władza tylko i ta, i żeby była jasność, i pisowska poprzednia tylko przyklaskiwała. Całe branże przez ostatnie dekady w Polsce. Były drodzy Państwo, rujnowane. Nie łudźmy się, że chodzi tu o jakąś istotną grę i jedni są źli, a drudzy są dobrzy. To, w mojej opinii, zastanawianie się, czy wybrać tych, czy tamtych, to tak, jakby zastanawiać się, będąc zamkniętym w jakiejś klatce, przez jakiegoś trola, yy, albo dwóch, o, może tak, na którego głosujemy. Czyli, który z nich wolimy, aby nas spałaszował to mniej więcej na tym polega. Ale ci trolle mają także swoich zastępców, swoich pomocników i różne inne osoby realizujące wysługę. Mam tutaj na myśli różnych agentów wpływu, różne gwiazdy wbijające Putina w ziemię, różnych, drodzy państwo, ciekawych, mówiących niby propolsko, ale z niemieckimi nazwiskami polityków także, którzy, no właśnie... Czasami jak te dwa trole znikną, wysuwają swoje kandydatury po to, żeby ten w klatce mógł także na nich zagłosować. Albo żeby jemu się wydawało, że oni to akurat z tego, kto w klatce tkwi, potrawy dla swoich panów i samych siebie przy okazji nie przygotują. Coś mi podpowiada, że przypadnie państwu do gustu ta barwna anegdota. Szef rządu wyjaśnił, że decyzja będzie miała kształt rozporządzenia Rady Ministrów, które zostanie przyjęte w przyszłym tygodniu. Podjąłem decyzję, aby rozporządzenie w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli uzupełnić. Także o stacje telewizyjne TVN i Polsat. Zostaną one umieszczone w wykazie firm strategicznych, które podlegają ochronie, np. przed agresywnym i niebezpiecznym przejęciem przejęciem. Tutaj mamy jednocześnie wpis z serwisu X pana Daniela Obajtka. Cytat: Niedouczona banda. TVN nie jest własnością polski, tylko amerykańskiego koncernu Discovery. Chyba nie wpiszecie Discovery na listę strategicznych firm. Znak zapytania. Właściciel może zmieniać ciała statutowe jak chce. Nie macie elementarnej wiedzy. Premier podkreślił tu koniec cytatu. Premier podkreślił, że nowy cytat, ta decyzja o uzupełnieniu listy oznacza, że bez zgody polskiego rządu nie będzie można przejąć kupić firm, które są na tej strategicznej liście. Firm, które podlegają ochronie. Ciekawe, prawda? Przecież jasna, premier Donald Tusk chciałby, aby w wyborach prezydenckich zwyciężył kandydat koalicji obywatelskiej i temu też przede wszystkim służy ten zabieg. Dzięki temu TVP, dzięki temu TVN, dzięki temu także i uwaga, Polsat będzie mógł prowadzić przekaz w dalszym ciągu, oczywiście bezstronny i niezależny, prawda? Kolejny ważny temat. Sekretarz stanu Antony Blinken powraca, powraca na Bliski Wschód w ramach swojej najnowszej wyprawy dyplomatycznej. Donosi akurat serwis apnews.com, czyli Associated Press. To artykuł z 11 grudnia. Waszyngton. Sekretarz stanu powraca w tym tygodniu na Bliski Wschód w ramach swojej 12 wizyty od czasu wybuchu wojny Izraela z Hamasem w zeszłym roku. Ale pierwszej od obalenia prezydenta Syrii Bashara al-Assada. Przewroty w Syrii wywołały nowe obawy o niestabilność w regionie nękanym trzema konfliktami mimo porozumienia o zawieszeniu broni w Libanie. Blinken w czwartek i piątek uda się do Jordanii i Turcji, gdzie odbędą się rozmowy, które prawdopodobnie będą się koncentrować głównie na Syrii, ale poruszone zostaną także od dawna nieuchwytne nadzieje na porozumienie kończące walki w Strefie Gazy, które od października 2023 roku dewastują terytorium palestyńskie. Departament stanu poinformował, że Blinken spotka się z jordańskimi urzędnikami, w tym z królem Abdullachem II w mieście portowym Akaba w czwartek, a następnie poleci do Ankary na spotkania z tureckimi urzędnikami w piątek. Możliwe są inne przystanki w regionie, powiedzieli urzędnicy. Administracja Bidena wysłała w tym tygodniu szereg urzędników na Bliski Wschód, w tym doradcę do spraw bezpieczeństwa narodowego Jakea Sullivana. To ten sam Jake Sullivan, który w administracji jednego z poprzednich prezydentów, Baracka Obamy, pewnej urzędniczce, która była wtedy wysoko postawioną urzędniczką Białego Domu, chodzi o panią Hillary Clinton, pisał w mailu: Al-Qaida jest po naszej stronie. Bo tam. Amerykanie rozgrywają sprawy właśnie na Bliskim Wschodzie nie od roku, dwóch czy pięciu. W zasadzie trwa to już dwie dekady. I Jake Sullivan jest takim, no można powiedzieć, zdaniem niektórych mało sympatycznym, bo organizującym wojny, destabilizację i pilnującym w zasadzie tego, co Deep State chce tam osiągnąć. Zwróćmy uwagę na coś, drodzy Państwo. Okazuje się, że jeżeli popatrzymy na to, co się wydarzyło na Bliskim Wschodzie, jeśli zrozumiemy, że Iran jest ostatecznym celem Izraela, a Stany Zjednoczone zrobią wszystko, czego Izrael sobie zażyczy, dlatego że elity polityczne Izraela są nieinfiltrowane infiltrowane przez Mossad, są obsadzone po prostu politykami, którzy są, mówiąc wprost, Żydami i wspierają działania syjonistyczne które bardzo brutalnie bo ludobójstwem wdraża, oczywiście nikt inny jak pan Nataniachu. I co takiego się dzieje? Cały rejon Bliskiego Wschodu został zdestabilizowany. Cały rejon Bliskiego Wschodu w tej chwili, zaczynając od Strefy Gazy, Libanu, a teraz Syrii, ale wcześniej jeszcze, bo to wydarzenia raptem ostatniego roku, ale wcześniej co się wydarzyło? Afganistan i Irak jeżeli byśmy popatrzyli na mapę, to zobaczymy, że Iran graniczy właśnie z Irakiem, a Irak graniczy właśnie z Syrią, a Syria między innymi z Libanem. Oczywiście także z Turcją i z Izraelem w pewnym, na, na pewnej linii przez wzgórza Golan, ale chyba potraficie sobie Państwo właśnie to wyobrazić teraz teraz lepiej. O co tu chodzi? W Iraku wciąż znajdują się bazy Stanów Zjednoczonych, które Moim zdaniem pozostawione zostały jako przyczółki do tego, aby przygotowywać sukcesywnie krok po kroku, rok po roku możliwość przeprowadzenia poważnej inwazji na Iran. I nie ukrywam, że obawiam się tego kroku, iż to o tym właśnie będzie rozmawiał Antony Blinken na Bliskim Wschodzie w swojej cudzysów teraz dyplomatycznej misji. W tym miejscu chcę państwu jeszcze bardzo gorąco polecić kanał i nie jest to polecenie uzgodnione czy jakoś komercjalizowane, od razu wyjaśniam. Geopolitical Economy Report, na którym pan Ben Norton, jako redaktor naczelny czy główny redaktor prowadzący ten kanał, w najnowszym wideo opublikowanym dwa dni temu dokładnie wyjaśnia, na czym polega i jak wygląda cały ten plan Stanów Zjednoczonych, bardziej Izraela, który wysługuje się Stanami Zjednoczonymi, wprowadzenia destabilizacji i opanowania Bliskiego Wschodu. Dla przykładu, jeden z ciekawszych wątków, które w tym wideo się pojawia, to na przykład wypowiedź pani, pani Dane Stroll, byłej asystent sekretarza w Ministerstwie Obrony, desygnowana do spraw Bliskiego Wschodu. I ta pani była uprzejma w tym krótkim wideo tutaj zdradzić, chociażby w tej wypowiedzi, że Celem administracji amerykańskiej od dawna było przeprowadzenie destabilizacji w czterech filarach, jeżeli chodzi o Syrię. Nie będę powtarzał tutaj tego słowo w słowo, bo z przyjemnością obejrzałem to 46-minutowe wideo. Jeśli państwo macie ochotę, to także polecam, jest ono w języku angielskim, ale możliwość polskich napisów także jest. I co z tego wynika, że to nie jest tak, że reżim zły Bashar al-Assada upadł, tylko z tego wideo jest jasne i czytelne, że ten naród Syri Syryjczyków został zagłodzony także przy okazji sankcji i siłom rządowym odebrano możliwość czerpania korzyści z wydobycia i sprzedaży ropy naftowej, bo we wschodniej części Syrii Amerykanie okupują, można powiedzieć, te tereny. I nawet ta pani, jak się o tym wypowiada, mówi o tym wprost, że mamy bazy amerykańskie na naszym terenie. Jak gdyby sugeruje, że jest to jakiś kolonialny teren już Ameryki, Stanów Zjednoczonych. Wątków jest całe mnóstwo. Nie sposób ich omówić, drodzy Państwo, wszystkich w jednym yy, krótkim materiale, yy, bo do omówienia mamy kilka zagadnień. A temat Syrii Temat wizyty Antonego Blink Blinken'a na Bliskim Wschodzie jest tylko jednym z zagadnień, które dziś dla Państwa przygotowałem. Natomiast podsumowując, żeby to było ważne do zapamiętania, rzutu ptaka. W mojej opinii, przynajmniej w Syrii, dzieje się destabilizacja organizowana przez Iz Izrael oraz Deep State, władze za Waszyngtonem. W grę wchodzi przygotowanie się do potężnego natarcia, ataku na Iran. Iran, któremu już teraz nie będzie mógł pomóc nikt na Bliskim Wschodzie. Syria rozłożona. Hezbollah i Liban rozłożony. Hamas, strefa gazy rozłożona. Pytanie jeszcze tylko, co się będzie dziać w Jemenie? Czy może w Jemenie jakieś porządki będą przeprowadzone przed ofensywą na Iran, czy nie? I w mojej opinii, właśnie tego te sprawy wszystkie. Dotyczą. Będąc przy okazji jeszcze na Bliskim Wschodzie, informacja z wczoraj dosłownie jest taka, że uformowany został tam tymczasowy rząd. Syria ma tymczasowego premiera. Izrael przyznaje też, że wtargnął na jej terytorium. Ale o tym mówiłem Państwu wczoraj, że Netanyahu ogłosił, iż wzgórza Golan już na zawsze pozostaną Izraela. Ale wojska izraelskie wkroczyły znacznie dalej niż tylko na wzgórza Golan. Czytamy, co się dzieje. Mohamed Bashir stanął na czele z rządu tymczasowego w Syrii, który ma administrować Syrią do 1 marca. Widzimy tutaj, jak islamiści, dżihadiści ubiorą się w koszule niczym załęski, czy w krawat niczym ktoś z Zachodu, no to nagle już mogą być nazywani wyzwolicielami i rebeliantami. Ale nic bardziej mylnego. Po tym jak rebelianci, wśród których kluczową rolę odgrywa organizacja Hayat Tahrir al-Sham, przeprowadzili błyskawiczną ofensywę, której skutkiem było zajęcie Damaszku i ucieczka z Syrii prezydenta Bashara Asada, pierwszy kontakt z nowymi władzami Syrii nawiązały Stany Zjednoczone. Przypadek? Czy przypadkiem jest, że organizacja HTS, czyli Hayat Tahrir al-Sham, powiedziała, że We love Israel, czyli kochamy Izrael, nie chcemy walczyć z Izraelem, zapraszamy Izrael do inwestowania, do przybycia do Syrii, do inwestowania w Syrii? To wszystko nie jest przypadek. USA apelują do nowych władz w Syrii o poszanowanie praw dla mniejszości. Hayat Tahrir. Al-Sham to sumnicka koalicja organizacji zbrojnych, w skład której weszła między innymi organizacja Jabhat Fat Al-Sham, która do 2016 roku była syryjskim odga odgałęzieniem Al-Kaity. W poprzednim materiale wideo pokazywałem państwu tego, sympaty cudzysłów, sympatycznego przywódcę tej organizacji, który stanął na czele tej, i znowu cudzysów, rebelii, pan Al-Dżulani, który jeszcze kilka lat temu Miał za sobą wystawiony, drodzy państwo, list, czy to mało? Nagroda za jego głowę, czy za, za informację w sprawie ujawnienia, gdzie on się znajduje, była przez FBI. Ustalona nagroda właśnie na poziomie 10 milionów dolarów. To przypadek? Nie sądzę. Portal kresy.pl donosi z kolei, że bardzo wprost, islamista ogłosił się premierem z Syrii. Działacz islamistycznego Hayat Tahrir al-Sham, Muhammad al-Bashir ogłosił we wtorek, że przejmuje władzę nad Syrią jako premier rządu tymczasowego. Al-Bashir od stycznia bieżącego roku był szefem tzw. Rządu Ocalenia Narodowego, czyli komitetu stworzonego w listopadzie 2017 właśnie przez organizację HTS, czyli marketingowo zmienioną Al-Kaidę. Która jeszcze dwa tygodnie temu kontrolowała zaledwie fragment prowincji Irdlib. Przed styczniem al-Bashir sprawował funkcję ministra rozwoju i spraw humanitarnych w tym komitecie. Już w poniedziałek zapo zapowiadano, że to właśnie współpracownik przywódcy HTS, znany szerzej jako Mohamed Al-Julani, zostanie wysunięty do występowania w roli szefa rządu Nowej Syrii. Decyzją dowództwa generalnego zostaliśmy upoważnieni do utworzenia rządu tymczasowego. I ja bym tutaj określił, y, wytłumaczył może inaczej, decyzją Tel Awiwu oraz Waszyngtonu, Zostaliśmy upoważnieni do stworzenia rządu tymczasowego. Orientacyjnie stanie się to do 1 marca 2025, powiedział Al-Bashir w czasie telewizyjnego wystąpienia przytoczonego przez Al-Maidin. Prawdopodobnie miał na myśli organ występujący również pod nazwą Dowództwa Połączonych Operacji, który jest, który jest przywództwem oddziałów zbrojnych HT, HTS i jego mniejszych koalicjantów, którymi faktycznie kieruje al Ash-Shara. Uzupełniając te wpisy, muszę Państwu powiedzieć, że nie jest wcale tak różowo w Syrii i ci rebelianci nie są potulnymi barankami. Może nie będę za dużo o tym mówił, bo nikt z nas nie lubi generalnie drastycznych treści. Powiem tylko w jednym zdaniu. Przedstawiciele tych organizacji realizują jednocześnie to, z czego dżihadyści są znani. I po to nie jest w tej chwili w mediach głównego nurtu ujawniane, ale niewątpliwie inwentaryzowane, nagrywane, przesyłane także w serwisie X chociażby, żeby w odpowiednim momencie móc wyciągnąć to jako dowody i na przykład tych ludzi z powrotem obalić lub powiedzieć, że no nie, nie, nie. Dzisiaj chociaż z JNN, TVN i inne TVP mówią, to są rebelianci. Obalili... Reżim, bez tego słowa, yy, który jest przymiotnikiem od tego, co nam później w żyłach, drodzy Państwo, bo to YouTube tego nie lubi, ale ten reżim Baszara al-Assada został obalony przez rebeliantów, którzy co, wprowadzili pokój teraz? W mojej opinii w tym rejonie, a konkretnie w Syrii, niestety dla Syryjczyków. Czeka ich tam coś znacznie gorszego. Ja nie wierzę w żadne równouprawnienie, w żadne tolerowanie mniejszości narodowej, w żadne prawa dla chrześcijan, wręcz przeciwnie. Tym bardziej, że wiemy o tym, iż za tym stoi działanie Izraela. Wiemy o tym, że dowódcy izraelscy nie tylko szkolili, ale także prowadzili oddziały rebeliantów, które wykonywały w ostatnich dniach, raid tak zwane. Wiemy także, że Ukraińcy byli w to zaangażowani, że ich drony były użyte, że byli szkoleni ci rebelianci przez Ukraińców, jeżeli chodzi o używanie dronów. Wiemy także, że Izrael zbombardował i zlikwidował flotę armii syryjskiej, jeżeli chodzi o okręty. Wiemy także, że zbombardował wiele baz militarnych, wiele budynków rządowych znajdujących się w Damaszku, czyli w stolicy Syrii. Wiemy, że tych bombardowań było całe mnóstwo. Wiemy także, że wkroczył na teren Syrii na kilkadziesiąt kilometrów, nie tylko na wzgórza Golan. Wiemy też, że żadna, ale to absolutnie żadna strona rządowa w państwach zachodu nie krytykuje tego, co tam się dzieje. Polska, Niemcy, Francja, Stany Zjednoczone. Nie słychać z żadnej, drodzy Państwo, ze stron rządowych potępienia i przestrogi dla tego, co może nadejść. A także nie słychać debat w mediach głównego nurtu dotyczących tego, nad czym ja się tutaj zastanawiam, przy okazji dzieląc się moimi przemyśleniami z Państwem, że to tam bardzo czytelne jest przecież przygotowywanie ostatecznego. Tam na Bliskim Wschodzie zaatakowania Iranu. Co więcej, jeżeli chodzi o sprawę na Bliskim Wschodzie. Poczekamy, co się wydarzy w najbliższych dniach, i coś mi podpowiada, że raptem kilka dni po wizycie Blinkena będziemy świadkami kolejnych wydarzeń. Czy to już będzie Iran, czy jeszcze jakieś inne działania? No to zobaczymy. Syria, w mojej opinii, zostanie podzielona, Turcja, która niewątpliwie też. Ma pewnego rodzaju cudzysłów, romans z m, północnymi rejonami Syrii. Pewnie weźmie sobie kawałek lub zostanie utworzone znowu coś pod y, kontrolą Syrii, jakieś, jakaś autonomia, jakieś państwo, mówię tutaj o y, sprawach kurdyjskich. Kto wie, co się wydarzy. Izrael przesunie swoją granicę z całą pewnością, y, zacznie realizować swoją strategię tzw. osadników, czyli po prostu wprowadzi wojska, po to, żeby dawać ochronę ludziom, których będzie zwoził, których będzie zapewniał, że tu się należy osiedlać, bo, bo to są właśnie te przez Boga przekazane im przyznane im ziemie. I niektórzy twierdzą, ja nie potrafię obalić tej tezy, tak powiem tylko dyplomatycznie, że Izrael po prostu realizuje koncepcję Greater Israel, czyli Wielkiego Izraela. Kiedyś pokazywałem Państwu mapę, jak to wygląda, i widać było, że. Izrael ma ochotę rzeczywiście na opanowanie terytoriów znacznych, nawet części Arabii Saudyjskiej. Ale co do tego, to myślę, dalsza pie czy pieśń nieco dalszej przyszłości. Na zakończenie tematów związanych między innymi z Ameryką, z Izraelem i z Joe Bidenem oraz z Antonym Blinkenem, kwestia porwań dzieci, kwestia handlu dziećmi. Wspomnę o tym Państwu tu krótko, choć nie będę się na ten temat rozwodził, bo grozi to niekontrolowanym wzrostem ciśnienia. Ale nie mówienie o tym, w mojej opinii, to też grzech. Czy w USA zaginało 300 tysięcy dzieci? Publikacja BBC z 27 listopada. A potem zobaczycie Państwo fragment materiału wideo z kanału Redacted. Tom Homan, nowy car granic Donalda Trumpa, powiedział, że rząd USA nie może znaleźć 300 tysięcy dzieci migrantów. Wielu z nich zostało wciągniętych w niewolniczą pracę i handel ludźmi. Tony Homan, Tom Homan ma być odpowiedzialny za pilnowanie granic Stanów Zjednoczonych i za politykę również odsyłania migrantów, czyli deportacji nielegalnych migrantów poza Stany Zjednoczone. Zasłynął pewną wypowiedzią, gdy. Redaktorka prowadząca z nim wywiad zapytała, czy da się przeprowadzić deportację, nie rozdzielając rodzin. Powiedział tak. Rodziny mogą być deportowane w całości. Ale Tom Homan to także były policjant, to także człowiek, który widział na własne oczy, jak wyglądają niestety kulisy, to co za zasłoną spraw takich jak handel ludźmi, wykorzystywanie nieletnich. Mówię o tym wprost, jaki odsetek dzieci i ludzi, kobiet, które. Stanowią tą nielegalną migrację, którymi zajmują się jacyś przemytnicy, mafie, gangi, bandy, w jakim procencie są wykorzystywani. Ostatnio świat obiega informacja, że 90% kobiet i kto wie, czy także nie dzieci, jest wykorzystywanych przez organizatorów nielegalnej migracji. I nie, mowa, nie mówię tylko o migracji nielegalnej do Stanów Zjednoczonych, ale także o tej do Europy. Zatem tutaj Tom Homan na podstawie oficjalnych danych wielokrotnie zadawał pytania administracji, czyli politykom obecnie jeszcze, obecnej ekipy Joe Bidena. Co z tymi 300 tysiącami dzieci? Na ten temat nagrał też kiedyś, niedawno, dosłownie kilka miesięcy temu, film Tucker Carlson. Polecam Państwu, można to w internecie odszukać. Rzecz jest niesamowita. A teraz fragment materiału wideo. Posłuchajmy. Kanał Redacted. By Panią Morris and Pana Clayton, Clayton Morris. well did you know that guatemala is the child kidnapping capital of the world that's why the biden administration is so interested in this country anthony blinken and the u.s. state department have been caught red-handed in a regime change operation that involves blackmail extortion money laundering rigged elections and of course this massive child trafficking operation yes your united states state department and uh, the HHS. Um, just think about it like in terms of Ukraine and Barisma Hunter Biden version 2.0, is what we're seeing right now in Guatemala. Our next guest is breaking this story wide open uh, right now on Redacted. Ryan Mata is an investigative journalist who joins us now. Ryan has been on. Kurtko mój komentarz. Clayton Morris mówi, czy wyobrażacie sobie Państwo, że administracja Bidena jest uwikłana w próbę zmianu władzy w Guatemala, ale także w aferę. dotyczącą czy związaną czy aferę polegającą na handlu ludźmi i tak w moich słowach Państwu to przedstawię Boris Pana Ukrainie i Hunter Biden i te kwestie to tak zwany pikuś przed tym co dzieje się w Watymai. E Zerknijmy dalej, posłuchajmy teraz Pana Rajana Maty. uh and his documentaries on this are are second to none and we want to welcome ryan back to the show ryan great to see you clayton it's an honor to be here man i wouldn't be i wouldn't rather be anywhere else right now to break this story so thank you for having me here well my pleasure when you brought me this story uh about a week ago i i couldn't believe it so why don't you just give us our, uh, our audience a sense of what's happening here anthony blinken at the center of this guatemala the largest and the, the the child trafficking capital of the world and we think about so many of these children that wind up in the United States, but it's all being facilitated at the highest levels of the Biden administration. So that's sort of the context here. But I'll let you run with it. Yeah, Clayton. So my my documentary re released a couple of weeks ago, and right after it released, I had got it translated into Spanish. And the second that it posted in Spanish, twenty four hours later, I was contacted by the Attorney General's Office of Guatemala. They had asked if I could come to Guatemala and uh, speak to their team. They had. A lot of stuff that they wanted to tell me about what was going on over here in America and then specifically the missing children from Guatemala. So I told them that I couldn't come down until January 20th. The next night I have a Twitter space and about five citizens from Guatemala show up and they start begging me, begging me to come to Guatemala. And they tell me that 20 children yesterday alone were kidnapped. So I said, wait, you had what? They said, yeah, 20 Amber alerts went out yesterday alone. 20 children are being kidnapped from our country almost every single day. And that's just what's getting reported. So then I started to dig into the numbers. And how many specifically? I knew that uh, 60 to 70 percent of these children were coming from three countries: Guatemala, Ecuador, and El Salvador. But I didn't understand how many specifically were coming from Guatemala. So I started to dig into it, and I uncovered that out of that 438,000 that I that I present in the documentary, we had talked about several times on your show, out of that 42 to 48 percent are coming from Guatemala. So to give your audience an idea, that's 212,940 children since the Biden administration. Coś niesamowitego. 212 tysięcy dzieci zostało porwanych w Gwatemali za administracji Joe Bidena i zdaniem tutaj panów, którzy prowadzą rozmowę, pan Clayton Morris i Reymate, przez administrację Joe Bidena przy ich przychylności w dalszej części rozmowy staje się jasne, ci panowie mówią o tym wprost, że to jest operacja wojskowa. Przerzucenie do Ameryki nielegalnie, jakby jako transport, jako handel ludźmi, dziesiątek tysięcy rocznie dzieci, którzy nie mają opiekuna, nie mają dokumentu tożsamości, nie może być inaczej zrealizowane niż jako specjalna operacja wojskowa. Powiedzieć, że należy być wzburzonym, to nie powiedzieć nic. Powiedzieć, że tacy dyplomaci jak Antony Blinken mają jakieś podwójne standardy, mają jakąś podwójną osobowość, to też nie powiedzieć nic. Mam nadzieję, że tego typu skandale, tego typu rzeczy będą coraz dobitniej pokazywane i będą wychodzić na światło dzienne. Mam też nadzieję, że Donald Trump po objęciu już swojego urzędu i po urzędu przez ludzi, których wyznacza, również będą doszukiwać się tutaj sprawiedliwości. W tej kwestii bynajmniej. Chciałbym także powiedzieć, że mam nadzieję, iż zaprowadzi on pokój na Bliskim Wschodzie i na Ukrainie. Ale tutaj nie jestem co do tego tak przekonany. A to za sprawą tego, że sam Donald Trump w przeszłości wypowiadał się o Iranie w sposób bardzo dobitny, sugerując, że Ameryka powinna go, zniszczyć, ale także osoby, które teraz dobiera do swojej administracji, mają bardzo podobne zapatrywania. I powiedzieć, że są bardzo proizraelskie, to nic nie powiedzieć. Zatem może się okazać, że Donald Trump będzie znany nie tylko z prowadzenia wysokich ceł w Ameryce, po to, żeby wzmocnić amerykańską gospodarkę, a więc będzie znany także z tego, jak mocno Ameryka zdystansuje Europę gospodarczo? Można spekulować, że będzie znany też z tego, iż przeprowadzi deportację nielegalnych migrantów i winni pewnych skandali zostaną ukarani. Że Robert Kennedy Jr. zajmie się szwindlami koncernów medycznych, między innymi związanymi ze szczypawkami. Miejmy nadzieję, że. Ten car granicy, jak to określane, również granice amerykańskiej uszczelni, ale to wszystko, o czym mówię, to z punktu widzenia Amerykanina mieszkającego w Stanach Zjednoczonych, wszystko za co powinien trzymać kciuki. Natomiast my tu w Europie możemy wcale nie odczuć pozytywnie skutków tych działań. Wręcz przeciwnie. Zatem, choć potwierdzam, tak, jestem zwol byłem zwolennikiem, jestem wciąż zwolennikiem Donalda Trumpa, ale to zakładając perspektywę. Amerykańską. Zakładając perspektywę polską, muszę powiedzieć, że owszem, również jestem zwolennikiem Donalda Trumpa. A to dlatego, że obóz Biden-Harris, gdyby dalej był u władzy, no to uważam, że już byłaby to wielka katastrofa. Nie tylko związana z szybkim i bardzo dla nas brutalnym wepchnięciem nas w wojnę z Rosją, ale także na świecie zmiany. Społeczne, cywilizacyjne nabrałyby jeszcze impetu. Mówię o zmianach dotyczących tęczowych ideologii, indoktrynacji dzieci w szkołach, namawiania do zmian różnego rodzaju kwestii, takich też jak płeć. Ale także mielibyśmy do czynienia z przyspieszonymi, ja to oceniam, herezjami, które mogą oglądać już Brytyjczycy. Takie jak reklamy w metrze. które namawiają, w mojej opinii przynajmniej, do tego, by uznać, że decyzja o śmierci jest moją decyzją. Bo tak wprost stanowiły plakaty, czy mówią plakaty Wielkiej Brytanii. O tym może innym razem, bo niestety, ale trwa wielka akcja w ramach wielkiego resetu, w ramach postulatów, które jako decyzja, jako ordynaty roznoszone są do różnego rodzaju rządów w państwach zachodu, niby państwach demokratycznych. Szaleństwa dotyczące nie tylko legalizacji, ale promowania, zachęcania i stwarzania warunków, które mają za zadanie tę osobę i jej najbliższych przekonać do tego, że sensownie jest przenieść się na tamten świat. Zatem, z jednej strony, aborcja jest tym czymś, co ewidentnie przyczynia się do depopulacji, ale z drugiej strony, właśnie ta tak zwana eutanazja, która jest tematem. W mojej opinii bardzo szalony. Kończąc, zatem wątek całkiem nieprzyjemny, zdaję sobie z tego sprawę, ale chciałem się z Państwem tym podzielić także, bo to są rzeczy niewiarygodne. To są rzeczy niewiarygodne, w które jeżeli człowiek od kogoś usłyszy, a nie zobaczy na liczbach, po prostu nie dowierza. Podobnie jak tutaj publikacja BBC, to nie byle kto, tylko przyszły szef granic Stanów Zjednoczonych, Tom Homan. Zarzuca administracji Joe Bidena, że rząd amerykański nie może doliczyć się ponad 300 tysięcy dzieci migrantów. Wielka część z nich została wciągnięta w niewolniczą pracę i handel ludźmi. To jest, to jest coś nie, niewiarygodnego, drodzy Państwo. I teraz, co takiego się stało? Wielu, miejmy nadzieję, a nawet większość, jest bezpiecznych z troskliwymi sponsorami. Dodał. Ktoś tam z, z obecnej administracji. Natomiast Tom Homan w to nie dowierza. Ludzie z administracji Joe Bidena w to nie dowierzają. Reportaże, które Państwo widzieliście chociażby kanału Redacted, również potwierdzają, że w zasadzie to nie ma co temu dawać wiary. Film Claytona Morrisa, yy, film Takera Carsona i wywiady z realnymi pracownikami granicy, na przykład Strażnikami granicy, czy pracownikami Gwardii Narodowej, obecnymi, byłymi w tych filmach, dobitnie pokazują, że dzieje się bardzo źle. USA witają byłego ministra Izraela, pana Jowa Galanta, pomimo nakazu aresztowania wydanego przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Publikacja w portalu press.tv.ir. Press Środa, 11 grudnia. Stany Zjednoczone przywitały, przywitały na swoim terytorium Yoav Galanta, pomimo że były minister spraw wojskowych Izraela został aresztowany, czy wydano za nim nakaz aresztowania przez Międzynarodowy Trybunał Karny za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości popełnione na Palestyńczykach. Ta wizyta, która trwa już kilka dni w Ameryce, nie odbyła się bez protestów. Ludzie, gdzie, gdy mieli okazję, Rzeczywiście protestowali, ale są to bardzo symboliczne, sporadyczne, bardzo można powiedzieć mikroskopijnych rozmiarów protesty. Co jednak z tego wynika? No z tego wynika, że nie tylko Viktor Orban, który zapowiedział, że ten nakaz aresztowania dla, wystawiony na Netanyahu i Galanta przez Węgry nie będzie uznany, to widzimy także, że nic sobie z tego nie robią Stany Zjednoczone. Nie będę dalej się nad ten temat rozwodził, bo to jest chyba oczywiste, że. Nikt w państwa zachodu nie odważy się nawet mówić o aresztowaniu czy to Nataniahu, czy to Jafa Galanta. Przypadek? Nie sądzę. Można zadać pytanie, dlaczego rządzący o tym nie mówią? No, i tutaj, w ramach można powiedzieć, bardzo skróconej wersji mojej odpowiedzi, powiem tak. Jest kilka opcji. Może dwie, może trzy. Pierwsza jest taka, że politycy nie rozumieją totalnie o co chodzi w geopolityce. Tak jak nie rozumieją tego, na jakie ustawy głosują, bo ich nie czytają, w ogóle często ich intelekt nie jest, można powiedzieć, szczytem marzeń ludzi, którzy mają jakieś osiągnięcia. Po drugie, może być tak, że trzymani są mocno za krawat. Temu służyła na przykład afera Epsteina, Lolita Express. I seks skandale z wykorzystywaniem nieletnich przez wielu polityków. Temu służyła afera podkarpacka. Przypadek, że to dwie takie same afery pozwalają być może teraz, kto wie, nakazywać politykom, żeby byli grzeczni, klaskali uszami, nie wychylali się, bili brawo i na każdą decyzję, która jest zamawiana przez Deep State, a to o wysłaniu wojsk na Ukrainę, a to o... Wsparciu działań Izraela na Bliskim Wschodzie, w ludobójstwie, albo co najmniej wyrażaniu krytyki, temu właśnie służyły te afery, żeby ci politycy byli teraz grzeczni. To druga opcja. Trzecia opcja jest taka, że to też agenci wpływu i w zasadzie dokładnie wiedzą, co robią. Są za to jakoś wynagradzani. Wynagradzani aktualnie, wynagradzani byli wcześniej, pobierając jakieś zaliczki w różnej formie. Rzucam Państwu takie pytanie, czym mogło być na przykład. To, z czego zasunął pewien były premier, ten, który mówił, jak niewiarygodne jest, że ludzie są tacy głupi i jak to działa, czyli opowiadanie im kłamstw. To ten, który przewidywał, cieszył się też, że jedni mają rowy kopać, drudzy zakopywać, bo ludzie to idioci, a de facto pracy też nie będzie. To ten, który mówił, że miska ryżu. Chyba namierzyliście Państwo w swojej, można powiedzieć, wyobraźni o kogo chodzi. Jak to jest, że ktoś taki kupuje grunty warte wiele milionów złotych na wrocławskim oporowie za jakiś ułamek tej ceny? Jak to jest, że kupuje to od pewnej nieświeckiej instytucji? Tak to tylko obrazowo powiem na okrętkę. Czyżby też te instytucje musiały być koszerne? Czy tylko i wyłącznie. Powiedzmy tak, już dla osób, które naprawdę ci z Państwa się nieco orientują, lawendowy sposób trzymania za, za krawat. Nie idę dalej w ten wątek, ale na pewno zainteresowanym, z państw, zainteresowanym osobom wskazałem o co chodzi. I to jest ten sposób wykonywania tego, co ma się dziać. Trzy opcje. Może są jeszcze kolejne. Sami Państwo wiecie, że. Raczej trudno doszukiwać się logiki i interesu, na przykład narodowego polskiego, w decyzjach, które wykonuje aktualnie i wykonywała poprzednia władza. Jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał, dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że również uznacie Państwo te treści za wartościowe. Chciałbym, żeby to były treści optymistyczne, ale do tego potrzeba jest nam wydarzeń o pozytywnym zabarwieniu decyzji polityków dobrych dla Polski, a nie zakłamania i zwijania państwa polskiego, polskiej gospodarki, a także europejskiej gospodarki. A to, co dzieje się w Wielkiej Brytanii, już w Kanadzie, mowa o tej eutanazji, o promowaniu tego wszystkiego, pokazuje, że wcale teorią spiskową to nigdy nie była tak zwana idea depopulacji. Dziękuję raz jeszcze, kłaniam się uprzejmie. Zapraszam do subskrypcji, zapraszam także na profile w innych mediach społecznościowych na Facebooku Tomasz Piekielnik z opiskiem W serwisie X, czyli w danym Twitterze Tomasz Piekielnik. Pozdrawiam. Do zobaczenia następnym razem.